Saga Egmont przedstawia Sven Hassel Towarzysze broni Przekład Juliusz Wilczur Gazdecki Czyta Krzysztof Plewako Szczerbiński Produkcja Audioteka.pl Najlżejszy ból małego palca sprawia ci więcej niewygody i niepokoju niż Zniszczenie i śmierć milionów ludzi. Tę książkę dedykuję wszystkim zwykłym żołnierzom urodzonym w roku 1927, którzy cierpieli najbardziej podczas ostatniej wielkiej wojny. Przekazano nas do głównego punktu opatrunkowego. Lekarz wrzeszczał na nas, ponieważ byliśmy tak niewiarygodnie brudni i zawszeni, Powiedział nam, że nigdy dotychczas nie przyjmował takich świni. Ten lekarz był bardzo młody i bardzo niewiele widział, dotychczas ledwie liznął medycyny w fabryce lekarzy w grazu. Mały kazał mu spadać. Obdarzył go wszelkiego rodzaju epitetami, które powinien był zachować dla siebie, wśród nich nie było ani jednego przyzwoitego słowa. Lekarz wściekł się skrupulatnie zanotował wszystko, co mały powiedział, jak również jego nazwisko i jednostkę wojskową. Przysięgając na swój nowo nabyty honor wojskowy, przyobiecał, że mały na długo zapamięta karę, jakiej zostanie poddany, chyba że będzie miał tyle szczęścia, by umrzeć podczas transportu, na co miał szczerą nadzieję. Młody lekarz wymownie okazywał przyjemność, gdy mały wrzeszczał podczas operacji, gdy odłamki pocisku usuwano z jego z tego ciała. W trzy tygodnie później lekarz został przywiązany do wierzby i zastrzelony. Miał nieszczęście operować generała ugryzionego przez Odyńca. Generał zmarł pod nożem, bo główny lekarz był pijany i niezdolny do operowania. Ktoś z korpusu armijnego zażądał meldunku, a główny lekarz nie wahał się przed zrzuceniem odpowiedzialności na młodego doktora. Sąd polowy orzekł – niekompetencja i zaniedbanie służby. Jego wrzaski, gdy ciągnięto go pod wieżbę, były nieprzyzwoicie głośne. Nie można było go zmusić, by sam szedł, wobec czego musiało go nieść czterech ludzi – Jeden z nich trzymał głowę młodego doktora pod pachą jak w imadle, dwóch innych nogi. Czwarty unieruchomił jego ręce na piersi, czuł bicie serca młodego doktora. Łomotało. Powiedzieli mu, że powinien temu stawić czoło jak mężczyzna, że mężczyzna powinien wstydzić się płaczu. Ale człowiekowi, gdy ma dwadzieścia trzy lata, trudno być mężczyzną, gdy wierzy, że jest wyższą istotą, ponieważ został wojskowym chirurgiem rezerwy i ma dwie gwiazdki. Jak powiedzieli ci, co go rozstrzelali, starzy piechurzy z dziewiątego pułku, to była paskudna egzekucja. Znali się na tym. Rozstrzelali już wielu. Byli sprawnymi facetami, ci ludzie z dziewiątego. Rozdział pierwszy. Pomocniczy polowy pociąg szpitalny 877 Wschód. Mróz wbijał rozpalone do czerwoności noże we wszystko, co żywe i martwe i przemiatał puszcze strzeszczącym odgłosem. Parowóz ciągnący niekończący się pociąg z symbolem Czerwonego Krzyża wygwizdał długą skargę. Biała para odlotowa wyglądała na tle zimowego rosyjskiego nieba na zimną. Saperzy mieli futrzane czapki i watowane kurtki. W długim sznurze wagonów towarowych z namalowanymi na dachach czerwonymi krzyżami leżały setki okaleczonych żołnierzy. Gdy pociąg mknął przed siebie, śnieg na nasypie wirując unosił się w górę i przenikał przez zmrożone ściany wagonów. Leżałem w wagonie numer 48 wraz z małym i legionistą. Mały leżał na brzuchu. Wybuchający pocisk trafił go z tyłu, połowę tyłka miał oderwaną przez granat moździerzowy. Drobny legionista musiał wiele razy dziennie trzymać dla niego lustro, by mały mógł kontemplować swe straty wojenne. Jak myślisz, czy mogę wykukać sobie orzeczenie o zdolności wyłącznie do służby garnizonowej za ten kawał mięsa, który Iwan mi odstrzelił? Legionista cicho się roześmiał. Jesteś równie naiwny jak wielki i gruby. Naprawdę w to wierzysz? No, mon cher. Ktoś, kto należy do batalion dyscyplinarnie dostaje przeniesienia do garnizonu, jeśli ja odstrzelą mu całej głowy. Otrzymasz śliczną pieczątkę, zdolny do służby czynnej w dokumencie stanu służby, a potem pogonią cię z powrotem. Prościutko na front, by ci odcięło drugą połowę dupy. Dam ci zaraz wiadaczkę, ty ponury defetysto. Zawył wściekle mały. Próbował wstać, ale ze zjadliwym przekleństwem na ustach padł z powrotem na słomę. Legionista zachichotał i po przyjacielsku poklepał małego w ramię. Spoko, ty brudna świnio, bo za następnym razem, gdy będziemy wyładowywać, zostaniesz wywalony wraz z martwymi bohaterami. Huber przestał wrzeszczeć pod ścianą. Wyciągnął kopyta, powiedział mały. Tak, i będzie miał towarzystwo, szepnął legionista, ocierając pot z czoła. Trafiła go wysoka gorączka, a krew przesiąkła przez tymczasowy opatrunek sprzed tygodnia, oplatający jego bark i szyję. Był to siedemnasty raz, gdy legionista został ranny pierwsze czternaście zawdzięczał legii cudzoziemskiej, w której służył przez dwanaście lat. Uważał się bardziej za Francuza niż Niemca, nawet wyglądał jak Francuz. Miał metr sześćdziesiąt wzrostu, drobną budowę ciała i był mocno opalony. W kącie jego warg tkwił przylepiony na stałe papieros. Wody, wyprzeklęte świnie. Wrzasnął hun, podoficer z wielką, otwartą raną brzucha. Groził, przeklinał i błagał, a potem zaczął płakać. Na drugim końcu wagonu ktoś zaśmiał się ochryple i złośliwie: Jeśli masz pragnienie, możesz tak jak my wszyscy zlizywać lud ze ścian. Jakiś sierżant obok mnie uniósł się trochę, pokonując ból w brzuchu rozerwanym serią z pistoletu maszynowego. Towarzysze, firer się nami zaopiekuje, podniósł rękę jak rekrut w sztywnym nazistowskim pozdrowieniu, a potem zaczął śpiewać Horst Wessel Lied, oficjalny hymn nazistowski. Do góry sztandar, zewrzeć swe szeregi, szturmówki brzmi potężny, twardy krok. Przeskoczył część tekstu, jakby wybierając ulubione słowa. Żydowska krew popłynąć musi, naprzeciw nam stanęli socjaliści, naszego kraju hańba i wstyd, a potem wyczerpany zwalił się na słomę. Szyderczy śmiech odbił się od pokrytego szronem sufitu. Bohater się zmęczył, mruknął ktoś. Adolfa ni cholerę nie obchodzimy. W tej chwili najprawdopodobniej łyka pasze dla królików i ślini się nad swoim kundlem. Za to wyślecie przed sąd polowy, zawył histerycznie sierżant. Pilnuj się, abyśmy ci nie wyrwali języka z gardła, warknął mały, ciskając menażkę z wywołującą mdłości kapustą prosto w twarz sierżanta. Załatwię cię ty śmierdząca świnio, ty nędzna kreaturo, wrzasnął, kając w wściekłości i bólu, wielbiący Hitlera sierżant artylerii. Pomarzyć dobra rzecz", zadrwił mały, machając szerokim nożem bojowym, który zawsze trzymał ukryty za cholewką buta. Wyrżnę ci twój głupi mózg z czaszki i wyślę go do nazistowskiej suki, która cię zrodziła. Gdybym mógł wstać, podszedłbym i zrobił ci te kuracje natychmiast. Pociąg zatrzymał się nagle. Wstrząs spowodował, że wszyscy jęknęliśmy z bólu. Zimno wpełzało coraz głębiej do wagonu. Sztywniały nam stopy i palce. Jeden z chłopców zabawiał się wydrapywaniem czubkiem bagnetu sylwetek zwierząt na oszronionych ścianach. Ładnych, małych zwierzątek. Myszka, wiewiórka oraz szczeniak, którego nazwaliśmy Oskarem. Wszystkie inne zwierzęta po jakimś czasie znikały, ale Oskar był rysowany ciągle na nowo. Kochaliśmy Oskara i rozmawialiśmy z nim. Artysta, starszy szeregowiec z saperów, powiedział nam, że szczeniak jest brązowy z trzema białymi łatkami na głowie. Oskar był bardzo ładnym szczeniakiem. Gdy lizaliśmy ściany, z największą ostrożnością omijaliśmy językami Oskara. Gdy pomyśleliśmy, że Oskar się nudzi, saper narysował kota, by pies mógł go gonić. Dokąd jedziemy? zapytał mały siedemnastoletni piechur ze zmiażdżonymi nogami. Do domu, chłopcze, szepnął jego przyjaciel, ranny w głowę podoficer. Słyszeliście coś takiego? zarechotał marynarz z Morza Czarnego, gość z rozwaloną kością biodrową. Jedziemy do domu. Co to jest dom, głupia świnio? Piekło, niebo, zielona rajska dolina, gdzie anioły Adolfa ze swastykami na czołach grają, horst wessel na złotych harfach? Farsknął śmiechem, drwiąc w setek sopli lodu zwisających z sufitu. Odbłysnęły mu obojętnie. Pociąg znów ruszył. Tymczasowy pomocniczy polowy pociąg szpitalny, zastawiony z osiemdziesięciu sześciu lodowatych brudnych wagonów bydlęcych, wypełnionych stosami ludzkiego nieszczęścia, zwanego żołnierzami, rannych za swój kraj bohaterów, i to jakich bohaterów. Setki kaszlących, śliniących się, przeklinających i śmiertelnie przerażonych biednych synów, wijących się z bólu i jęczących za każdym razem, gdy pociąg szarpnął. Tego rodzaju ludzkich wraków, o których nigdy nie wspomniano w sprawozdaniach, o heroicznych bojach ani na plakatach rekrutacyjnych. — Posłuchaj mnie, pustynny włóczęgo — odezwał się głośnym szeptem mały do legionisty — — Zaraz, gdy dojedziemy napompowani energią do tego śmierdzącego szpitala, pierwszą rzeczą, jaką zrobię, to schlam się w trupa. — Tak, a gdy będę już odpowiednio upierdolony, zawołam pielęgniarki i zajmę się ich małymi karbolowymi cipkami, wszystkimi naraz — spojrzał marzycielsko na sufit i uśmiechnął się błogo, oblizując odmrożone wargi. I załóż się, że dam im wszystko, czego jestem wart. Oczy mu zabłysły w pełnym zachwytu oczekiwaniu. Po raz pierwszy w życiu miał znaleźć się w szpitalu i wyobrażał go sobie jako rodzaj burdelu z bardzo wyszukanymi usługami dla klientów. Legionista roześmiał się, aż się zdziwisz, mój chłopcze. Najpierw zostaniesz pokrojony tak gruntownie, że będziesz miał zupełnie inne zmartwienia przez pierwszych parę tygodni. Będziesz pocił się stalowymi odłamkami ze wszystkich porów. Będą ci wbijać wszędzie strzykawki, abyś od nich nie wykorkował, ponieważ ciągle będzie można cię użyć jako mięso armatnie. Przestań, nie chcę tego słuchać. Rozdarł się mały, biały z przerażenia. Po kilku minutach ciszy zapytał ostrożnie. — Jak myślisz, czy to bardzo boli, gdy polowi chirurdzy cię tną? Legionista powoli odwrócił głowę i przyjrzał się z bliska temu wielkiemu łobuzowi. Każdy rys tępej twarzy małego wyrażał strach przed czekającym go nieznanym bą, bon, mały, to boli, boli jak wszyscy diabli, ale oni rwą i rozszarpują ciało na szczątki, na drobne kawałki, abyś dławił się i jęczał, ale pociesz się, to boli tak bardzo, że nie będziesz w stanie wydać dźwięku, nawet kwiknięcia. Tak to się dzieje, skinął głową legionista. O Jezusie, Mario, zasapał mały, święta matko Boża! — Gdy mnie tylko połatają w tym szpitalu — myślałem na głos — chcę znaleźć sobie kochankę. Kosztowną, pociągającą, doświadczoną kochankę w długim futrze z norek. Prawdziwe trofeum. Legionista skinął głową. — Wiem, co masz na myśli. Świetną zdobycz — mlasnął językiem. — Co to jest kochanka? — wmieszał się mały — Starannie wytłumaczyliśmy mu, co to jest kochanka. Twarz rozjaśniła mu się. — Och, to kurwa do trzymania w domu, jedna z tych samodzielnych. — O Chryste, gdybyś tylko mógł upolować jedną z nich. Zamknął oczy, wyobrażając sobie całe bataliony olśniewających dziewczyn. Widział je idące prościutkim rzędem długą ulicą, kręcące zgrabnymi tyłeczkami. Ile taka jedna kosztuje? By nie utracić całkowicie widoku wymarzonych dziewczyn, zdecydował się na otworzenie tylko jednego oka. Całoroczny żołd szepnąłem, zapominając o bólu w plecach, na myśl o kochance w futrze z norek, którą będę miał. Miałem kiedyś kochankę w kasablance, zadumał się legionista. To było tuż po tym, jak zostałem sierżantem w trzeciej kompanii drugiego batalionu. Dobra kompania, miły szef, nie żadna śmierdząca kupa główna. Do diabła z twoim szefem. Chcemy usłyszeć o twojej dupie, nie o twoim cholernym szefie. Legionista roześmiał się. Była zamężna z rozpustnym armatorem, prawdziwym starym capem. Jedyną rzeczą, jaką w nim widziała, była jego forsa, a ta wyrażała się w pięknym, długim szeregu cyfr. Jej ulubioną rozrywką było kupowanie kochanków, a potem wyrzucanie ich, gdy zostali całkiem zużyci. Też zostałeś wyrzucony? zapytał mały, który zaczął słuchać z uwagą. Legionista nie odpowiedział małemu, tylko kontynuował opowieść o żonie armatora w kasablance, która kupowała sobie miłość. Mały uparcie wtrącał się. W końcu wydał taki ryk, że inni ranni pasażerowie wagonu zaczęli go przekrzykiwać. — Czy ty także dostałeś kopa, pustynny włóczęgo? Chciałbym wiedzieć, czy zrzucono cię kopniakami po kuchennych schodach. — Nie, nie dostałem. Podniósł głos mały legionista, mając dość ciągłego przerywania. Gdy znalazłem coś lepszego, zmyłem się. Wiedzieliśmy, że to kłamstwo, a legionista wiedział, że my wiemy. Jej cera była żółtawo oliwkowa kontynuował legionista czarne włosy, zawsze upięte do góry w jakiś wyszukany sposób. A to, co miała pod spodem mądzie, było taką ucztą jak butelka szampana Rederer Brut, rocznik 1926. Powinieneś był to widzieć, a najlepiej dotknąć tego Mągarsu. Ranny w głowę podoficer roześmiał się cicho. Musisz być wielkim epikurejczykiem. Nie miałbym nic przeciwko wyjściu z tobą do miasta pewnego wieczoru i rzuceniu okiem na te twoje dziewczyny. Legionista nawet nie zadał sobie trudu, by na niego spojrzeć leżał z zamkniętymi oczami i puszką na maskę gazową pod głową. Kobiety już mnie nie interesują, opowiadam tylko o dawnych doświadczeniach opowiedz mi jeszcze trochę o twoich dziewczynach z kasablanki pustynny włóczęgo gdzie naprawdę znajduje się ten burdel kasablanka legionista zakaszlał głucho oczywiście dla ciebie na świecie są tylko dwie ważne rzeczy burdele i koszary Casablanca to nie burdel, ale cudowne miasto na zachodnim wybrzeżu Afryki. Miejsce, gdzie legioniści drugiej klasy uczą się jeść piasek i pić pot i gdzie możesz sobie zamówić kompletną turecką orkiestrę. Również w Casablance te osły, które wyobrażają sobie, że będą mieli wspaniałe życie w Legii, dowiadują się, że są świniami, ponieważ zrodziły ich świnie i zrobiły ich świnie. Dodał głos w ciemnościach stopniowo zapadających w wagonie. Całkowita prawda, skinął głową mały legionista. Zostali zrobieni przez świnie, jak ty i ja i wszyscy inni faceci na świecie. Niech żyje świnia, ktoś wrzasnął. Niech żyje świnia, ryknęliśmy ochrypłym chórem. Niech żyje głupia świnia, nadal popychająca nazistowską kupę gówna. Wy wyparszywa wy parszywa hołoto, rozdarł się hitlerowski sierżant. Był głęboko oburzony. Niech wam Bóg do wy szczury, gdy natarcie znów ruszy do przodu. Feldmarszałek von Manstein wkrótce przekroczy lewartę i przypuści szturm na Moskwę. W takim wypadku będzie to w pociągu towarowym na Syberię z jeńcami zadrwił ktoś. — Naprzód, grenadierzy, zbawcy wielkich Niemiec! — wrzeszczał fanatycznie sierżant. — Ho, ho! Ty, Adolfie, własnej roboty, czy byłeś w akcji pod wielkimi łukami? — zapytał mały. — Bo tak ciepło mówisz o lewarcie. — A czy ty byłeś? — zapytał starszy szeregowiec z jedną tylko ręką ropiejącą od gangreny. — Możesz się o to założyć. Trzech z nas siedziało w bunkrze z dwudziestą siódmą. Masz jakiś sprzeciwy, ty brudny skurwielu? Nagle mały zwierzył się całemu wagonowi. Gdy tylko wyjdę ze szpitala, w pierdole oficerowi kwatermistrzostwa. Zajebię temu złodziejowi tak, że nie będzie w stanie odróżnić swojej dupy od łokcia. Ciachnę go przez szczękę, aby miał na resztę życia uśmiech przylepiony do twarzy. Czemu jesteś taki wściekły akurat na oficerów kwatermistrzostwa? zapytał jednoręki szeregowiec. Zostawiłeś swój mózg w utraconej ręce? wykrzyknął mały. Ty, ośle, nigdy nie przemokłeś do nitki pod jedną z naszych peleryn przeciwdeszczowych? Te typy z kwatermistrzostwa, uważasz, mają działkę ze wszystkiego, co my dostajemy. Każda peleryna przeciwdeszczowa jest zrobiona w taki sposób, że przemaka na deszczu. Czy nie czaisz co to za numer? Ponieważ kwatermistrzostwo ma grube zyski z każdej peleryny, a tacy jak my, wielcy dumie, wyrzucamy pierwsze dwie w nadziei, że dostaniemy coś lepszego, łatwo zauważyć na czym ten przekręt polega. Pierwszorzędny kawał. Zauważył legionista. Gdybym tylko mógł dostać się do służby kwatermistrzowskiej i sprzedawać płaszcze przeciwdeszczowe tym oficerskim złodziejom, gdyby to mi się przytrafiło, Allah zaiste byłby mądry i dobry. A co z tą dupą, o której nam opowiadałeś? zawołał mały. Zapomniał o oficerach kwatermistrzostwa. Pilnuj swojego nosa! Warknął legionista, w chwilę później powiedział do siebie, Mahomecie i wszyscy prawdziwi prorocy, jakże ją kochałem. Dwa razy po tym, jak mnie odprawiła, próbowałem się włamać do ogrodu Allaha. Ale powiedziałeś, że to ty ją rzuciłeś, parsknął mały. I co z tego? Wrzasnął legionista, zwykłe suki mnie nie obchodzą. To krótkonogie, dupiaste, wiecznie trajkoczące pizdy i pomyśleć, że mężczyzna może być tak głupi, by uganiać się za czymś takim. Spójrz na nią rano, oczy zapuchnięte i rozmazane, a cała twarz nadęta i wysmarowana kredką do warg. Dziękuję ci, rozległ się głos z wnętrza wagonu. To jest to, co nazywam komplementem dla płci pięknej. On ma rację. Nadeszła riposta z jakiegoś innego miejsca w ciemności. Traci się apetyt na widok takiej jednej z drugą z metalowymi lokówkami we włosach, w klapkach bez obcasów i pończochach majtających się koło łydek. Przez stukot kół pociągu dosłyszeliśmy warkot samolotu. Uciszyliśmy się i zaczęliśmy słuchać, jak dzikie zwierzęta, gdy usłyszą śmiertelne echo nawoływania na gonki. Jabos, myśliwce bombardujące, szepnął ktoś głośno. Jabos, powtórzyło kilka głosów. Drżeliśmy, i to nie z zimna, ale dlatego, że tu w wagonach była z nami śmierć. Jabos. Nadejdź, teraz śmierci nadejdź, nucił legionista. Samolot skręcał i warczał w stale narastającym crescendo. Z przeciągłym rykiem przemknął nad pociągiem. Czerwona jak krew gwiazda chłodno świeciła nad licznymi wagonami bydlęcymi z krzyżami miłosierdzia wymalowanymi na dachach. Samolot wystrzelił świecą w górę, a potem zawrócił i spadł jak jastrząb na młodego zajączka. Mały wstał, opierając się na swych muskularnych ramionach i ryknął przez drzwi. No, chodźcie, wyczerwone skórwy syny, posiekajcie nas na mielonkę, ale zróbcie to zaraz. Pilot jakby usłyszawszy to i chcąc ze wszystkich sił zastosować się do żądania, wystrzelił pociski, które z łoskotem przebiły ścianę wagonu i zaklekotały po jego drugiej stronie. Tuziny dziurek pojawiły się równym szeregiem w górnej partii jednej ze ścian. Niektórzy wrzeszczeli, inni tylko harczeli, a potem umarli. Parowóz zagwizdał. Wjechaliśmy do lasu. Pilot zawrócił do domu na herbatę i jajka sadzone żółtkami do góry. Był piękny poranek, taki z przejrzystym mroźnym powietrzem. Pilota musiał cieszyć piękny widok widziany z góry. Miałbym ochotę na kiełbasę, powiedział legionista. Nie taką zwyczajną kiełbasę, lecz zrobioną z wieprzowiny z zapachem wędzenia. Jostrą, jak czarny pieprz. Musi też nieco zalatywać żołędziami. Tak się dzieje, gdy świnie wypuszcza się wolno do lasu. Od jedzenia surowych małży można dostać tyfusu, zawiadomił członek pocztu sztandarowego piechoty, który miał rozwalone kolano. Gdybym tylko mógł zdobyć cały koszyk zakażonych tyfusem małży, gdy wrócę na front, koła stukały po szynach. Zimno było nieustępliwe. Wciskało się przez dziury, pozostawione przez pociski jabosa. Alfred! zawołałem. Od długiego czasu nie wymawiałem imienia małego legionisty, a może nigdy tego nie robiłem. Nie odpowiedział: Alfred! Głupio to zabrzmiało. Alfred, czy kiedykolwiek tęskniłeś, by mieć dom, meble i wiesz tego rodzaju rzeczy? Nie, Sven, już minął mój czas na coś takiego, odpowiedział z zamkniętymi oczami, wykrzywiając pogardliwie usta. Jakże lubiłem jego wychudłą twarz. Teraz stuknie mi już trzydziestka, kontynuował. Mając szesnaście lat wstąpiłem do La Legion Intranger. Skłamałem, że jestem o dwa lata starszy. Byłem skór wielem przez zbyt wiele lat. Kupa gówna to mój dom. Moja chata tam, Sidi de la B, cuchnąca kwaśno od grubej warstwy potu tysięcy ludzi, którzy zostawili ją po sobie i której żadne wykazanie dymem nie było w stanie usunąć. Ta chata będzie moją ostatnią. Żałujesz tego? Nigdy nie powinno się niczego żałować. Odpowiedział legionista. Życie jest dobre, pogoda jest dobra. Nie sądzisz, Alfred, że jest cholernie zimno? Zimna pogoda też jest dobra, każda pogoda jest dobra tak długo, jak oddychasz. Nawet więzienie jest dobre, dopóki jesteś żywy i zapominasz, jak dobrze mogłoby ci się powodzić, gdyby. Właśnie to gdyby doprowadza ludzi do szaleństwa. Zapomnij o tym gdyby i żyj. Czy nie jest ci przykro, że zostałeś ranny w szyję? Zapytał człowiek z gangrenu. Możesz mieć sztywną szyję i musieć nosić stalowy kołnierz, by ci podtrzymywał głowę. Nie. Nie jest mi przykro z tego powodu. Mogę żyć nawet ze stalowym kołnierzem. Gdy to wszystko minie, wezmę robotę w ośrodku szkolenia rekrutów dla La Légion Étrangère na dwudziestoletnim kontrakcie. Będę w stanie wypić każdego wieczoru butelkę Walpolicella i prowadzić jakiś mały handelek na czarnym rynku porzuconymi rzeczami ze składnicy, zapomnieć o jutrze, kopnąć księdza w portki, gdy jestem pijany, odwiedzać dwa razy dziennie meczet i mówić, że do diabła ze wszystkim innym. Będę mieszkał w Wenecji, gdy Adolfa rozwalą. Wmieszał się chorąży sztandaru. Widziałem ją z moim starym, gdy miałem dwanaście lat. Pierwszorzędne miasto czy ktoś był w Wenecji? Ja byłem doleciało po cichu ze słomy w kącie. Byliśmy przerażeni, odkrywszy, że to powiedział umierający lotnik nie miał twarzy wszystko przez płonące paliwo. Piechur przycichł. Nie patrząc na umierającego, powiedział: A więc, byłeś w Wenecji? Powiedział to po włosku, by zrobić lotnikowi przyjemność. Długa cisza. Każdy z nas czuł, że wszyscy powinni milczeć. Usłyszeć, jak umierający człowiek opowiada o mieście, to był prawdziwy zaszczyt. Kanale Grande najpiękniejszy jest w nocy. Wtedy gondole wyglądają jak brylanty i grające z perłami, wyszeptał lotnik. Plac Świętego Marka jest zabawny, gdy podnosi się woda i zalewa go, powiedział chorąży sztandaru. Wenecja to najlepsze miasto na świecie. Chciałbym tam pojechać rzekł umierający żołnierz, doskonale wiedząc, że umrze w bydlęcym wagonie na wschód od brześcia litewskiego. — Stary żołnierz jest zawsze wesoły, stwierdził legionista a propos niczego. Jest wesoły, ponieważ żyje i wie, co to znaczy. Zerkając na mnie kontynuował, ale nie ma aż tak wielu starych żołnierzy, wielu nazywa się żołnierzami, ale tylko dlatego, że mają na mundurach paseczki. Nie jesteś żołnierzem, póki kostucha nie uściśnie ci dłoni. Gdy zamieszkam w Wenecji, marzył Piechur, będę codziennie jadał kaneloni. Będą mi podawać kraby w skorupie i jestem cholernie pewien codziennie świeże sole. Mert, małże też są dobre, orzekł legionista, ale można od nich dostać tyfusu. Ostrzegł głos z drugiego końca wagonu. Główno mnie obchodzi tyfus. Gdy Adolf zostanie uduszony, wszyscy będziemy uodpornieni. Stwierdził z wielką pewnością chorąży sztandaru. Zakazuję ci mówić w taki sposób o naszym firerze. Wrzasnął sierżant artylerii. Jesteście bandą zdrajców i zawiśniecie. Och, zamknij się. Zapiszczały hamulce. Pociąg poruszał się krótkimi zrywami, następnie trochę przyspieszył i znów przyhamował. Jechał coraz wolniej, aż wreszcie zatrzymał się, kwiląc długo hamulcami. Lokomotywa wypuściła parę i odjechała, by dostać wodę i inne potrzebne parowozowi rzeczy. Z dobiegającego z zewnątrz hałasu mogliśmy stwierdzić, że stoimy na stacji. Tu pod butów, krzyki, wrzaski. Usłyszeliśmy, że jeden człowiek się śmieje. Leżeliśmy w środku, coraz bardziej wściekli na niego. Tylko nazistowska kupa gówna mogła śmiać się w taki sposób. Żaden uczciwy, sponiewierany człowiek nie śmiałby się tak. Gdzie my jesteśmy? zapytał starszy szeregowiec z saperów. W Rosji, nadeszła lakoniczna odpowiedź legionisty. Niech cię diabli tego nie musisz mi mówić. Więc czemu do cholery pytasz, głupcze? Chcę wiedzieć w jakim mieście, a co ci za różnica? Szarpnięciem otwarto przesuwne drzwi. Podoficer sanitariusz gapił się na nas głupawym wzrokiem. Hail, towarzysze! zapiał. Naszczaj mi w oko! wrzasnął agresywnie mały i plunął w stronę bohatera od eskulapa. Wody! Jęknął z brudnej słomy głos. Odrobinę cierpliwości, odrzekł podoficer sanitarny, a będziecie mieli wodę i zupę. Czy ktoś jest szczególnie chory? Zwariowałeś? Oczywiście nikt. Jesteśmy tak zdrowi, jak nowo narodzone dzieci. Przyjechaliśmy, żeby pograć z wami w piłkę nożną, stwierdził sucho chorąży sztandaru piechoty. Podoficer uciekł szybko, jakby go ktoś gonił minął nieskończenie długi czas. Wtedy pojawiło się paru jeńców wojennych wraz z milicjantem, przyciągnęli wiadro zupy i zaczęli ją nalewać do naszych zatłuszczonych i niewiarygodnie brudnych menarzek jedna chochla na każdego. Zupa była letnia. Wypiliśmy i staliśmy się jeszcze bardziej głodni. Milicjant obiecał, że przyniesie więcej, ale nie wrócił. Zamiast niego zjawiła się nowa grupa jeńców wojennych. Pod nadzorem sierżanta zaczęli wyciągać trupy. Czternaście trupów dziewięć z nich było robotą myśliwca bombardującego, chcieli też zabrać ze sobą lotnika, ale zdołał ich przekonać, że jeszcze żyje. Sierżant zirytował się, ale zostawił go z nami późnym popołudniem, pojawił się lekarz rezerwy w towarzystwie paru podoficerów medyków. Szybko rzucili okiem tu i tam, każdemu mówili to samo, wszystko będzie w porządku, naprawdę nie jest źle. Powtórzywszy tę samą formułkę lotnikowi, podeszli do małego, zaczęła się zabawa. Nim zdołali otworzyć usta, wybuchnął wyparszywe gnojki. Popatrzcie, jak mnie urządzili, ale to naprawdę nie jest źle, nieprawdaż? Połóż się, ty znachorze, a ja ci wydrę jeden pół dupek. Wtedy będziesz mógł powiedzieć, czy jest źle. Chwycił doktora za kostkę nogi i przewrócił go na śmierdzącą słomę. Atencją, atensjon, wrzasnął legionista. Dobrze, mały, tak należy postępować, uradował się człowiek z krwawiącą ręką i rzucił się na doktora. Reszta z nas poszła w jego ślady i w jednej chwili umazaliśmy lekarza naszą krwią. Gdy podoficerom udało się go wydobyć, miał przerażający wygląd. Nie tak źle, zadrwiliśmy huralnie. Zapłacicie za to, groził wstrząśnięty doktor. Przejdź tu jeszcze raz, jeśli jesteś taki odważny, roześmiał się mały. Lekarz i jego dwóch pomocników wyskoczyli z wagonu i zatrzasnęli drzwi. Pociąg nie ruszył aż do następnego ranka, ale zapomnieli przynieść nam śniadanie. Kleliśmy. Następnego ranka lotnik był ciągle żywy, ale ktoś inny umarł w nocy. Dwóch facetów pobiło się o jego buty. Nic dziwnego była to para ślicznych miękkich butów, bez wątpienia para, którą przed wojną uszyto mu na miarę. Według przepisów były zbyt długie, wewnątrz były wysłane mięciutkim futrem dostał je sierżant artylerii kolejowej walnął swego rywala, podoficera strzelców, z całej siły w szczękę, co spowodowało, że ten na chwilę zapomniał o butach. Cholernie fajna para butów, zawołał triumfalnie sierżant, podnosząc je w górę, abyśmy wszyscy mogli nacieszyć się ich widokiem. Chuchnął i wytarł je rękawem. Chryste, jak ja będę w nich maszerował, rozpromienił się, pieszcząc piękne buty. Lepiej wsać własne na umrzyka, ktoś go ostrzegł. W przeciwnym razie ryzykujesz, że stracisz nowe w ekspresowym tempie. Co chcesz przez to powiedzieć, otworzył usta ze zdumienia sierżant, chowając buty w słomie. Chciałbym zobaczyć typa, który się ośmieli. Miał minę psa pilnującego kości. No cóż, w takim razie po prostu zapomnij o włożeniu butów na nieboszczyka, a przekonasz się, że będą tacy, którzy się ośmielą. Zaśmiał się ten sam człowiek. Łowcy głów ściągną ci tę piękną parę butów, a potem podciągną cię na sznurku za plądrowanie, bo to właśnie jest plądrowanie. Nazwano to nawet rabowaniem trupów. Byłem, uważasz, przy doraźnym sądzie polowym. Znam cennik. — Och, do diabła z tym wszystkim — zaprotestował sierżant. — Te buty nie będą mu już potrzebne. — Ani tobie, bracie — odparł trzeźwo człowiek z sądu polowego. — Armia dała ci jedną parę. — To po prostu brednie. Te parszywe opakowania na kości nie nadają się do chodzenia. Powiedz to łowcom głów. Zaśmiał się tamten miał bladą twarz z bezkrwistymi wargami i zimnymi oczami. Będą cię bili tak długo, aż przyznasz na piśmie, że dostałeś od Adolfa najwspanialszą parę butów na świecie. Sierżant nic już nie odpowiedział. Poszedł porozum do głowy. Przeklinając, wsunął stare buty na nogi nieboszczyka. W godzinę później trup nie byłby w stanie rozpoznać swego wyposażenia. Zastąpiły je wszelkiego rodzaju nieznajome rzeczy. Hun, ranny w brzuchu podoficer, znów poprosił o wodę. Legionista wsunął mu kawałek lodu. Hun zaczął go ssać łakomie. Stopy zaczęły mnie palić. Bóle przenikały całe moje ciało. Czułem się tak, jakby płomienie pożerały moje kości druga faza odmrożenia. Pierwszą są bóle, następnie bóle trochę ustępują, a jeszcze w następnej chwili stopy zaczynają palić i palą tak długo, aż stracą czucie. Brak czucia jest znakiem, że się skończyło. Gangrena jest w pełni rozwinięta. I twoje stopy umierają. Bóle posuwają się do góry. W szpitalu twój kikut będzie parował pod nożem chirurga. Przerażenie chwyciło mnie w kleszcze. Amputacja, Boże, wszystko tylko nie to. Wyszeptałem mój strach legioniście. Obrzucił mnie spojrzeniem. Wtedy wojna się dla ciebie skończy. Lepiej nogi niż głowa. Tak. Wtedy wojna się skończy. Próbowałem się pocieszać, ale przejmującym rozem strach utkwił mi w gardle. Próbowałem sobie wyobrażać, że z nogami miałem szczęście, gorzej byłoby, gdyby to były ręce. Ale przerażenie nie rozluźniło swego uścisku. Widziałem siebie o kulach. Nie, nie chciałem być człowiekiem na kołkach. Co się z tobą dzieje? Zapytał zaskoczony legionista. Nieświadomie zawołałem na kołkach. Zasnąłem. Obudziły mnie bóle, ale bóle mnie uszczęśliwiały, moje stopy bolały, ale było w nich życie, nadal miałem moje cudowne, wspaniałe nogi. Pociąg zatrzymywał się jeszcze dwukrotnie. Za każdym razem lekarz oglądał moje nogi, za każdym razem to samo. Nie tak źle. Na Mahometa, co w takim razie naprawdę oznacza źle, wskazałem okaleczonego lotnika, który właśnie umarł. Czy to także nie jest źle? Nikt nie zadał sobie trudu, by mi odpowiedzieć. Tymczasowy pomocniczy pociąg szpitalny kontynuował jazdę na zachód. Po przybyciu do Krakowa, po dwunastu dniach transportu, 62% rannych wyładowano jako trupy. Jesteście stadem płaczliwych starych bab, grzmiał kapelan wojskowy, pułkownik Fonslawik, gdy jęczeliśmy. Był bardzo niezadowolony, że okazywaliśmy nasz ból. Błagacie świętego ojca, by wam pomógł, ale pan nie będzie chciał mieć nic do czynienia z bandą takich nicponi jak wy. Rozkazał nam, abyśmy zaprzestali naszych zawodzeń. Zagroził, że zamknie nas, aż zgnijemy. Bóg jest jak najbardziej miłosierny, powiedział nam w zaufaniu, ale tylko dla przyzwoitych ludzi i dobrych żołnierzy, nie dla takiej bandy jak my, najbardziej odrażających wyrzutków społeczeństwa. Podniósł krucyfiks z gestem podobnym do pozdrowienia Nazistowskiego, a potem kazał posługaczom usunąć dwa trupy owinięte w prześcieradła. W chwilę później prześcieradła przyniesiono z powrotem i przygotowano na następne ciała. Pułkownik kapelan splunął i opuścił nas. Tego samego popołudnia spadł ze schodów i złamał sobie rękę. Złamał ją w trzech miejscach. Składany do kupy, kwiczał jak każdy z Was, śmiała się pielęgniarka, siostra Monika, która potrzebowała mężczyzny dwa razy na dzień, aby zachować dobry nastrój. Cóż, istnieją różne rodzaje ludzi, stwierdził mały legionista, przewrócił się na drugi bok i pochwalił Allaha. Cichym szeptem opowiedział nam o świętym człowieku, który wspiął się aż na nagą, kamienną pustynię gór rifu sam jeden. Rozdział drugi. Składnica śmierci. W trzecim rezerwowym szpitalu polowym ulokowanym w byłym polskim seminarium duchownym w Krakowie, niemi lekarze i ich pomocnicy zabawiali się z rannymi. Sala operacyjna była kiedyś gabinetem rektora. Dobry ksiądz nie potrafiłby przewidzieć, jak wielu ma umrzeć w jego biurze. W czasach pokojowych, wypadkami śmiertelnymi w tym jednym pokoju pilnie zajęłoby się kilka wydziałów do spraw zabójstw. Leżałem na niskich noszach, które uwierały, jakby były z blachy falistej. Pod nożem był ktoś z raną w głowie. Umarł. Na stole położono dowódcę oddziału Straży Pożarnej z raną brzucha. Umarł. Trzech martwych, dwóch wyszło żywych. Wtedy nadeszła moja kolej. Ocalcie moje nogi. To ostatnie, co zapamiętałem, że mówię, nim podano mi narkozę, chirurg nic nie powiedział. Gdy się później obudziłem na jakiejś sali, moje nogi nadal były ze mną. Pierwsze godziny były przyjemne i spokojne. Potem chwyciły mnie bóle. Niewiarygodne bóle. Innym nie było lepiej. Gdy ciemności litościwie zapadły na sali, która wydzielała ciężki smród kwasu karbolowego, noc wypełniły niejasne pomrukiwania. Były to skargi torturowanych, niekończąca się pieśń potępieńców. Pochyliła się nade mną pielęgniarka. Sprawdziła mi puls i znikła. Podnosiła mi się temperatura. Strach przed śmiercią zaczął wślizgiwać się we mnie. Pełzł jak wąż, owijając moje ciało swymi zwojami. Bredziłem. Nie było nic prócz mgły i oderwanych obrazów. Wyraźnie widziałem kostuchę czającą się w kącie sali. Niecierpliwie machała nogą. Szara postać w czarnej pelerynie i z kosą zdawała się być bardzo zajęta. Miałaś dobre polowanie, nieprawdaż? Cholernie dobre polowanie, ty kupogówna, ty śmierdząca kupogówna. Czy myślisz, że się ciebie boję? Widziałem rzeczy bardziej niebezpieczne niż ty. O wiele bardziej niebezpieczne. Czy mam się ciebie bać? <grymne> Oczywiście boję się. Do diabła drętwieje ze strachu. Pielęgniarka znów się pojawiła. Spadaj, karbolowa suko, daj mi spokój, tylko poczekaj, aż Ruscy tu przyjdą, wtedy będziesz zapracowana, ty nazistowska nosicielko nocników, wtedy zobaczysz. Nie, wróć, proszę, wróć, Boże, jak się boję. Ale poszła sobie. Istota z kosą wyszczerzyła zęby. Poprzez jęki innych wyraźnie mogłem dosłyszeć jej ochrypły rechot. Machała nogą coraz szybciej. Jej cierpliwość była chyba na wyczerpaniu. Legionista nucił: przyjdź teraz śmierci, przyjdź. Zatkałem sobie uszy. Nie chciałem słuchać przeklętej pieśni, ale dołączyły się do niej całe tysiące. Przyjdź teraz śmierci, przyjdź. Znów rechocze dolatujący z śmiech. Szara postać przesunęła badawczo palcami po ostrzu jasno błyszczącej kosy. Skinęła głową z satysfakcją. Było ostre. Ostre jak gilotyny w więzieniach Pletzenze i Legri, jak nóż, który odciął głowę mojej Urszuli od jej smukłej szyi. Zastanawiam się, czy w kołymie są gilotyny. — Co jest z tobą nie tak, ty głupia świnio? Myślałem, że pożegnałeś się z tą miłostką, którą miałeś kiedyś w Berlinie, z żydowską dziewczyną, która sypiała z SS-manami, ponieważ miała poczucie humoru. Śliczna dziewczyna, olśniewająca. Nie ślin się, ty mięczaku. Kiedyś chciałeś zostać oficerem. Chciałeś być żołnierzem, ty dupku, i czym teraz jesteś? Małym gównem, przerażonym widokiem postaci z kosą. Czym się martwisz? Zapomnij o wszystkim i wstawaj. O co masz się martwić prócz siebie samego, ty tempaku? Czy to nie dziwne? Ani jedna ludzka dusza nie pomyśli o tobie, gdy walniesz w kalendarz. No to przyjdź kurwo, zabierz mnie ze sobą przez styks. Myślisz, że się ciebie boję? Szara postać wyprostowała się i owinęła szarą peleryną. Stawiając starannie kroki podeszła do mnie. Wydałem długi, przenikliwy wrzask. Pielęgniarka znów przyszła. Otarła mi czoło czymś, co było cudownie chłodne. Padał deszcz uspokajająco, monotonnie dzwonił o szyby. Postać z kosą zniknęła. Zabrała ze sobą dwóch z tej sali. W siedem dni później zostałem przeniesiony na salę, na której leżeli mały i legionista. Mały zarobił sobie dwa tygodnie w kiciu, które miał odsiedzieć, gdy tylko wyzdrowieje. Gdy siostra przełożona i inne pielęgniarki pojawiły się w drzwiach, ryknął – hura, oto nadchodzą dziwki – na koje chłopcy! Zrobiła się straszliwa awantura. Skończyła się w godzinę później, gdy oficer lekarz wymierzył mu dwa tygodnie. Mały po prostu nie mógł zrozumieć za co. Nie zdołano mu wytłumaczyć, że szpital wojskowy nie jest burdelem, gdziekolwiek ujrzał kobiety, mały po prostu widział Burdele. Tu się wszystko może zdarzyć, — uśmiechnął się legionista. Niektóre pielęgniarki aż wzdychają za tym, by ktoś z blaszkami na piersi przespał się z nimi. Starszy kapral Hansen leży tu od siedemnastu miesięcy i kuma wszystko. Mówi, że siostra Liza wbiła sobie do głowy, że musi mieć chłopca, póki jest jeszcze na to czas. Wypróbowała całe stado mężczyzn. Ale jak dotąd nie ma chłopca, ale jeszcze nie porzuciła nadziei, robi to z takim zapałem jak zawsze. Ona to uważa za swój patriotyczny obowiązek. Pewnego dnia legioniste i mnie zawinięto w jakieś koce i zaniesiono w miejsce, z którego mieliśmy widok na połyskujące wody łaby i mogliśmy obserwować holowniki pchające się pod prąd. Wkrótce po tym dołączył do nas mały, który również został umieszczony w fotelu. Przez całą godzinę siedzieliśmy tam, słuchając huku wbijanych nitów w stoczni Stilkenwerth. Pielęgniarka uczyła mnie chodzić. Nogi miałem sparaliżowane. Gdy wspinaliśmy się na urwisko, odłamek pocisku armatniego utkwił mi w kręgosłupie. Stopniowo uczyłem się chodzić. Kosztowało mnie to całe strumienie potu. Ta pielęgniarka była wyjątkowo cierpliwa. Choć stara i brzydka była oddana swej pracy. Zapomniałem jej imienia. Tych, którzy nam pomagają, często zapominamy, wrogów nigdy. Mały wsadził swą wielką pięść pod nos każdemu z naszych dziesięciu współpacjentów na sali. To nie jest rączka damy. Dobrze będzie, jeśli zdacie sobie z tego sprawę od samego początku. To mi przywodzi na myśl kaplicę pogrzebową, wymamrotał marszcząc brwi Stein. Tak, właśnie to lubię, powiedział mały. Twoje słowa dowodzą, że chodziłeś do szkoły. Nie obchodzi mnie, jeśli siedzicie wokoło na łóżkach, ale posłuchajcie tego, gdy powiem przynieść piwo. Złożycie do kupy wasze grosze i polecicie jak błyskawice, by przynieść piwo dla małego. I niech Bóg wam pomoże, jeśli spróbujecie je rozwodnić. Jeśli tylko będę miał dość piwa, będę gładki i milutki jak kociątko. To sobie zapamiętajcie, ale jeśli go zabraknie, zrobił długą przerwę i rozejrzał się wokoło złowieszczym wzrokiem, niech Bóg wszechmogący zlituje się nad wami. Rozdział trzeci. Dyktator Mały Rosja została zapomniana. To, co wiedzieliśmy o Rosji, to był front wschodni, nazwa, moi drodzy, obejmująca gorsze piekło niż jakiekolwiek opisywane przez księży, nawet sekty opartej wyłącznie na ludzkim strachu przed nieznanym, najbardziej pomysłowy kapłan tej sekty nie byłby w stanie wyczarować piekła, które mogłoby choć odrobinę konkurować z piekłem, które poznaliśmy na froncie wschodnim, piekłem zaludnionym diabłami w khaki i zieleni, mistrzami sadyzmu. Teraz byliśmy daleko od piekła. Byliśmy ranni, chorzy, lubieżni, pijani, nic nas do cholery nie obchodziło, po prostu żyj i zapomnij. Umrzesz jutro. W końcu znaleźliśmy się w dobrym szpitalu wojskowym w Hamburgu, ze współczującym naczelnym lekarzem oraz dobrymi i złymi pielęgniarkami. Operacje były przeszłością. Pocieli nas trochę w Krakowie, nieco więcej w Berlinie, a tu w Hamburgu pocieli nas jeszcze trochę bardziej. Nie byliśmy przykuci do łóżek i mogliśmy spacerować poza terenem szpitala, piliśmy, choć alkohol był zakazany, spędzaliśmy czas chodząc na kurwy, wdając się w bójki, wpadając do barów i rżnąc dziewczyny oraz żony innych żołnierzy. Legionista nie mógł już niestety zaznać przyjemności seksu, Dzięki unterscharf SS w obozie koncentracyjnym Fagen, który amatorsko zabawiał się chirurgią. Ponieważ nie mógł radować się łamaniem szóstego przykazania, musiał znaleźć inny sposób na życie. Dlatego Alfred Kalp, były kapral drugiego pułku francuskiej legii cudzoziemskiej, pił powoli, solidnie. I nieustannie, gdy ktokolwiek powiedział, że pustynny włóczęga jest lekko wstawiony, oznaczało to, że był bardzo pijany, tak pijany, że ktoś inny wykorkowałby od stężenia alkoholu we krwi. Mały, gdziekolwiek poszedł, tam prowokował bójki. Dał wszystkim do zrozumienia, że przybył do Hamburga, by kogoś zabić, najchętniej żołnierza ze wsi. Spraw, któregoś z wykidajłów na Sankt Pauli ponieważ podejrzewał go, że dolewa mu wody do piwa. Gdy kierownik zażądał od niego zapłacenia rachunku, mały cisnął go w ramiona churzyste krewiowych. Między stolikami chodził sobie koń, a goście poili go piwem. Mały zabrał konia ze sobą i zostawił go w holu pawilonu pielęgniarek, gdzie wywołał dziką awanturę. Gdy naczelny lekarz, doktor Maler, usłyszał o małym i koniu, zachichotał. Co w tym złego, niech się zabawiają. Doktor Mahler, naczelny oficer lekarz, był najbardziej niewojskowym chirurgiem wojskowym, jakiego można sobie wyobrazić. Przez wiele lat praktykował w koloniach brytyjskich. Jego specjalnością była medycyna tropikalna. Po zamachu z 20 lipca władze nazistowskie go aresztowały, krążyły plotki, że ledwie uniknął szubienicy, był w jakiś sposób powiązany z admirałem Kanarisem, przywódcą opozycji. W jaki sposób udało mu się pozostać przy życiu, nigdy nie wyjaśniono. Gdy go o to pytano, dr Maler tylko wzruszał ramionami i odpowiadał głupstwo. Nadal odbywa obchody swego spustoszonego przez gorączkę szpitala wojskowego w towarzystwie przełożonej pielęgniarek siostry Emmy. Tysiące ludzi żyje dzisiaj dzięki oddaniu tego lekarza. Ale w szpitalu byli także źli lekarze, bezużyteczni naziści, których główną rozrywką było tropienie zdrajców i symulantów, na przykład doktor Frankendorf. Nieustannie prześladował szeregowca artylerii przeciwlotniczej Georga Freytaga, który padł ofiarą dziwnej gorączki, w której nikt nie potrafił się rozeznać, nieustannie badali mu krew, lecz wyniki ciągle były negatywne. W chwili, gdy uznawali, że został wyleczony, Gorączka znowu się pojawiała. Pod dowództwem doktora Frankendorfa odbywały się błyskawiczne naloty dla stwierdzenia, czy George nie posiada cukru nasączonego benzyną lub podobnych wywołujących gorączkę substancji. Nie znajdowano niczego. Frankendorf aranżował przesłuchania, przymilał się, groził, klął, lecz za każdym razem odchodził przybity i głęboko rozczarowany. Czy było to wygodne dla doktora Frankendorfa, czy nie? Gorączka szeregowca artylerii przeciwlotniczej Georga Freytaga trzymała się uporczywie. Wraz z doktorem Frankendorfem wszyscy inni pacjenci na sali byli przekonani, że Georgę oszukuje. Przez całe popołudnie i wieczór, nieprzerwanie aż do nocy, Mały robił Georgowi najbajeczniejsze propozycje w zamian za jego tajemnice. Motywy małego były nieco odmienne niż Frankendorfa. Wydawało mu się, że Georgę wynalazł chorobę doskonałą. Ten tylko potrząsał głową. Wierz mi, przyjacielu, moja gorączka jest prawdziwa. Mały nie ukrywał swego rozczarowania. Wrzeszczał i groził mu obiciem twarzy. W swej wściekłości kopniakiem wyrzucił przez okno miskę z wodą, lecz to nic nie dało george trzymał święty sekret przy sobie. Wziąwszy wszystko pod uwagę, george był dziwnym chłopcem. Nie pił nie uprawiał gier hazardowych i nie okazywał zainteresowania kobietami. Wszystkim, co robił, było tylko pójście na spacer, gdy gorączka na to pozwalała. George był ładnym chłopcem, dobrym chłopcem. Robił różne rzeczy dla pielęgniarek, które wszystkie okazywały mu takie uczucie, jakie okazuje się dziecku, którym rzeczywiście był. Siedzieliśmy w numerze siedemdziesiąt dwa z widokiem na Reper Ban i Pałac Sprawiedliwości, groźnie majaczący na końcu Glacis Chaussée. Od browaru Sankt Pauli zalatywał zapach piwa. Legionista wyciągnął spod materaca butelkę, wielką butlę kminówki. Przechodziła z rąk do rąk. Mały czknął rozkosznie i pociągnął dwa łyki. Rozejrzał się, by sprawdzić, czy ktokolwiek się temu sprzeciwia... Heinz Bauer był już lekko zamroczony, to zirytowało małego, który przypadkiem był w swym wrażliwym nastroju. Niedawno stuknięto kilka naprawdę świetnych dziewczyn, powiedział Paul Stein. Miał na myśli trzy kobiety zamordowane w Hamburgu w ciągu ostatnich paru tygodni. Morderca musi być wariatem, Rzekł mały i ponownie czknął po długim łyku z butelki. Ostatnią udusił pończochą, a potem ją pociął. Paul powiedział, że pierwsza z dziewczyn została uduszona pończochą lub sztuką bielizny, po tym jak została zgwałcona i pokaleczona nożem. Zadowolenie mordercy zdawało się zależeć od uduszenia dziewczyn intymną sztuką odzieży. Na tym etapie policja dostawała prawie rozstroju nerwowego z frustracji. Może doktor Frankendorf jest mordercą seksualnym? Podsunął mały z rozjaśnioną twarzą. Do diabła, chłopcy! Gdyby tak doktorowi Frankendorfowi ktoś upierdolił dyńkę... Bon dieu, to by było wspaniale! wykrzyknął legionista. Oczami wyobraźni ujrzał bydlęcą głowę doktora Frankendorfa spadającą do kosza.